Czyli co, ja tam miałam coś do zebrania, do rozwalenia tej rzeczy. Potrzebny był mi dysk. Umrę, jak tu podejdę, prawda? Oczywiście, że tak. Coś jest w środku szafki. Czy mam ją otworzyć? To nauczyciel! Nauczycielu! Dzięki Bogu. Nie do wiary. Zemdlałem od tego trzęsienia ziemi i ocknąłem się, zamknięty w szafce. Wygląda na to, że stworzyli ją tak, żeby nie dało rady jej otworzyć od środka. Szkoła wygląda dziwnie. Ach, rozejrzę się. Nauczycielu, to jest niebezpiecznie. Poszedł. Czy da sobie radę? Tu coś mamy. Coś jest w środku. Podnieśmy to. To jest klucz do szafki. Nauczyciel musiał go zgubić. Okej. I to tyle. Czy tam coś się pojawiło przez chwilę? Czy mi się wydawało? Chyba mi się wydawało. Okej. Okej. Aha. Uwaga. Zasłony dymne są zepsute! O nie! Tu też jak chodzę, to zostaje ślad za mną, więc może tam wcale nie ma labiryntu. Kiwię. Mogę otwierać szafki. Okej. Coś nadchodzi. Ej. Spoko. A, czy dzięki temu, że mam klucz, mogłam się otworzyć? Nie. Ten koleś chodził z piłą łańcuchową. Byłabym bezsilna, jakby za mną zaczął gonić. O, mam płytę. Wtedy nie przejdę, co? Oczywiście, że nie. O mój Boże, jakie to straszne. Musiałam to sprawdzić. No musiałam, wiecie? Dobra. Mam płytę, więc teoretycznie mogłabym pójść do pokoju z komputerami? Spróbujmy. Okej, najpierw muszę wybrać ten przedmiot. Racja. System ochrony danych działa. Chcę wyłączyć. Deaktywowane. Okej. Czy teraz będę w stanie tam przejść? Powinnam być. Nie wiem, czy to był dobry ruch. Sprawdzimy. Dowiemy się. Hej! Okej. Chodziło o to, żeby dotrzeć tutaj, nie? Jest to nawóz. Chyba tak to mogę przetłumaczyć. Okej. Płacę! Nie! Serio? Boże! Kole przestraszył dzwoniący telefon, uderzyła się w ścianę i oddała ostatni oddech. To już jest aż idiotyczne. Co mnie może zabić? To jest jakiś dziennik? O! Słone mandragory. Słone mandragory są stworzone z soli, którą można zebrać, pocierając je. What the fuck? Mandragorowe bomby. Mandragorowe bomby są wypchane prochem. Kiedy się na nie dmuchnie, wybuchają po paru sekundach. Ten wybuch jest wystarczająco silny,
żeby zniszczyć nawet największe skały. Ha! Mam mandrygorową bombę. I mam tutaj nieznaną jakąś istotę. I tu mam głowę. Uwaga! Nie pić! Nie pij. Zapiszmy grę. Napijmy się. Będzie zabawnie. Na pewno. Rozpuszczą mi się jelita, prawda? Żołądek, bo to nawet do jelit nie dojdzie. Czujesz, jakbyś płynęła od środka. Albo wybuchnę. A. Spłynęłam. Tego się nie spodziewałam. Okej, spoko. Tak jak mówiłam, naszym celem jest zebranie wszystkich zakończeń. Próbka z próby rurowej uciekła. Dopiero co obudziła się z długiego snu, więc wyobrażam sobie, że jest osłabiona, ale jest bardzo potężna. Muszę ją znaleźć zanim nabroi. Okej. Cześć, Yoshino. Siemasz. Boże, już się wystraszyłam, że to, nie wiem, piła będzie ją rozrywać, albo mnie! No po prostu to tak... O Boże, to jest Misia! Wielki strój Misia. Ciekawe. Jak wygląda od środka? Może się dowiemy, bo nas zeżre. Czy ta grzyb tu była wcześniej? Kapsuła. Wystarczająco dużo na jedną osobę. Siema, Yoshino. Kola! Pomóż mi! Tak. Chciałabym ci pomóc, ale zawsze znęcasz się nad ludźmi. Ha? Co? O co ci chodzi? Jeśli obiecasz, że nie będziesz nikogo więcej męczyć, wtedy chętnie ci pomogę. Dobra, Raju, jasne. Nigdy tego więcej nie zrobię. A teraz mi pomóż. On tu wróci, jeśli się nie pospieszysz. Kto? Jest tutaj! A nie chcę być obiektem testowym! Jeśli mnie znajdzie, koniec ze mną. Muszę się gdzieś ukryć. Tu! To może być idealna kryjówka, ale jak... Mogę się też schować tutaj. Spróbujmy. To pewnie nie zadziała. Ale spróbujmy. Będziemy dobrze widzieć, jak je ukroi na kawałki. A to ważne. Hej. Ha? Myślałam, że mnie otworzy. Ale nieważne. Po prostu mnie usmażył. Nie, zmienił mnie w mandragorę. Okej. Mogłabym dalej tak chodzić. Nie wiem, o co wam chodzi. Schowajmy się tutaj. A, Jezu, jakie to durne. Dziewczyno. Ten misiek będzie dobrą kryjówką, tylko mam wrażenie, że nie mam odpowiednich przedmiotów, więc powinnam tu przyjść później, prawda? Wiedziałam, że to się tak skończy. A, tylko mnie położył na stole. Co? Okej, tego się nie spodziewałam. Czy tu się zmieścisz? Łaś. Nie. Totalnie muszę spróbować później, jak będę miał jakiś przedmiot. Prosto w rowek! Co za zołza. Dobra.
Nie wchodźmy tam na razie. Wiemy, że ona tam jest. Nie pomożemy jej w tej chwili. Można pójść tędy. Czy jeszcze... mogę pójść tą roślinę w bibliotece, a biblioteka jest niżej. U niej w pokoju jest ta roślina, to mogę podlać ją tym nawozikiem, nie? Bo rozwaliłam tutaj... rozwaliłam. Rozrzuciłam nasiona. Okej. Nic jeszcze nie wykiełkowało. Tam nie wykiełkuje z czasem, no. Musiała tylko tu zaglądać. I nie chcę podpowiedzi, w sensie... spróbuję sobie poradzić sama. Tam nie podchodzimy. O-o. Czy to mi nie pozwoli... to mi nie pozwoli iść dalej. Jak podejdę do okna... nie, nic się nie zadziało. Nie przejdę tędy dalej, spoko, chodźmy niżej. Tu się jeszcze dużo dzieje. Tu nie byłam. Kim ty jesteś? Hayaka, dzięki Bogu jesteś bezpieczna. Kola, wróciłaś na czas. To jedyna taka szansa w twoim życiu. Skoro nie ma nikogo w okolicy, możemy przeszukać biurko pana kurato. Nie taki był jej głos, ale ten mi się bardziej podoba. O, weź przestań, nie ma na to czasu. Popatrz, co się dzieje w szkole. Popatrz, góry na szuflada. Pełna listów miłosnych do pana kuraty? Kto śmiał wysyłać listy miłosne do mojego pana kuraty? Zobaczmy, co napisały. A jaka? To naprawdę teraz nie ma znaczenia. Chodźmy w jakieś bezpieczne miejsce. Nie ma mowy. Nie dopóki nie obejrzę ich wszystkich. A nawet jeszcze nie zajrzałam do dolnej szuflady. Ty możesz pominąć tego szansę, ale ja nie. Dobra, rób co chcesz. To krzesło się na mnie rzuci. Powinno. Szafeczki. Tam ktoś był. Zamknięto. Nie! Myślałam, że otworzę i dopiero coś mnie zabije. Ta gra mnie przyjemnie zaskakuje. Znaczy... to czy przyjemnie, to rzeczywiście jest... sprawa bardzo dyskusyjna. Ona ma taką obsesję jak Yandere trochę. Tak z tym zalatuje. No ale zobaczmy. Może coś jeszcze powie ciekawego. Kocham cię tak bardzo, nauczycielu, że chcę prać swoją bieliznę. Kto? Kto to napisał? Kto wysłał taki głupi list panu Kuracie? Co to jest to na końcu? A do lubienicy nauczyciela Ayaki? O! Spoko. Dobra, nie powiem nic więcej. Zapis gry. Ej, otworzyłam drzwi. Wypadło... jakiś key item, co? Coś ważnego. Zniszczona komórka. Okej. Ja po prostu pewnie muszę je znaleźć, wszystkie takie rzeczy. A jaka? Teraz zniknęła? Gdzie ona jest? Bo... ja wyszłam, w sensie weszłam i wyszłam tym samym wyjściem. Poczekajcie, zrobimy tak. O. Nie wiem, czy chcę. Albo chodźmy. Już jak po kolei wszystko zwiedzamy, to chodźmy.
Czyli to grób. Nie ma na nim imienia. To to samo. Twój grób. Mam coraz większe poczucie winy, że nazwałam tą postać imieniem mojego psa. To nie był dobry pomysł. Okej. Zamknięte. A, czy jeżeli ktoś zginie z ekipy, to podświetla się grób? Grób Saotome. To też nie ma. Nie wiem, czy chcę podchodzić do wszystkich. Nie zrobiliby mi tego samego żartu chyba drugi raz, co? Ich wie. Toalety! O, krew. O Boże, tak to uwielbiam. Jestem tak zachwycona. Nie obrzydzona, nie przestraszona, zachwycona. Hej, kibelek. Obrzydlistwo! Hej. Tam coś jest. Ale tam coś jest! A nikt mnie nie otwiera. Spoko. No dobra, pewnie będę potrzebowała klucza do tego. Już myślałam, że coś mi wyskoczy z tego. Z lustra. Ej, to na pewno bezpieczne. Toma? Kola? Nie strasz mnie tak. Zawsze mi się wydawało, że jesteś twardy, a zgaduję, że jesteś tchórzem. Co? Więc Saotome nie żyje. Otome... To nie moja wina. Nie zrobiłem nic złego. To wina Misao. Cholera, Misao też mnie zabije. Pomóż mi, Kola. Więc najpierw ty mi pomożesz. Razem ocalimy Misao. Huh? Nie bądź głupia. To wina Misao, że to wszystko się stało. Dlaczego chcesz ją uratować? Więc wolisz raczej chować się tutaj przez wieczność? Bo mnie nie obchodzi to, co się z tobą stanie. Narka. Chwila, poczekaj. Okej. Zrobię cokolwiek, coś, co może pomóc, z czymkolwiek. Tylko nie zostawię mnie samego. O, dobra, więc nadążaj za mną. Tak, okej, chodźmy. O nie. Toma? Ja się miałam powiedzieć, że zanim pojawiło się coś w lustrze, w sensie był cień, a przy nas nie. Toma! Toma, zostań ze mną! Dobrze, wciąż oddycha. Nie powiedziałabym, że to jest dobre oddychanie. Muszę go uratować. Czy ty go ze sobą nosisz? Czy ty go ze sobą nosisz? Nie. Dobrze mi się wydawało, że znam ten znak. Kanji, japoński. To jest znak Shinu Shini. Bądź Shi w czytaniu on, tak zwanym, czyli sino-japońskim. Czyli śmierć, tak mówiąc, bez ogródek. Nie oglądaj się. Obejrzałam się! I nic się nie stało. A jak to się obejrzy? Musiałam. Proszę. No musiałam. Czy ja chcę iść tutaj od razu?
Czy zwiedzimy resztę pokoju i pomieszczeń tutaj? Może resztę pomieszczeń. O, tu na przykład może zostawimy Tomę. A jaka? I pan kurata? A pomóż. A jaka? Uspokój się, potworów już tu nie ma, Ayako. Co się stało z Ayako? Wpadła w panikę po tym, jak zaatakował ją potwór. A jaka zostaje zaatakowana? Dlatego ci powiedziałam, żebyś uciekła w jakieś bezpieczne miejsce. Poczekaj, powinna zostać tutaj odpocząć. Ale... Nie martw się, zostanę z nią. Dobra, liczę na to, że zajmie się pan Ayako. Ja się jeszcze trochę rozejrzę. Poczekaj chwilę. Wydaje mi się, że mam w swoim biurku w pokoju nauczycielskim środek uspiejący. Możesz go do mnie przynieść? Pozwolę się tu trochę uspokoić. Jasne. Uważaj. Nie waż mi się tam umrzeć. W końcu jesteś jedną z moich drogich studentek. Dziękuję panu bardzo. Ha, to jest podejrzane. Wygląda mi on na osobę, która gwałci nastolatki. O nie! Nie zdążyłam powiedzieć, zapiszę grę. Nie zdążyłam zapisać gry, ale nie zdążyłam też powiedzieć, że on mi się wydaje bardzo podejrzany. Model anatomiczny. Jego wzrok przyprawia cię o dreszcza. Okej, okay. On mówi tylko o tym środku sypiającym. Aktualnie trochę się boję ich zostawiać. Możemy się przespać, nie wiem co tu da. Umrę. Ha! Of course. O! Pożyczył sobie mnie. A oni mnie olali totalnie. Nic nie widzieli, nie słyszeli moich krzyków. Nic a nic. Dobra. Okej, okay. Nie chcę tu być. Weźmy ten środek uspiejący. Biurko kuraty. Dziwne. Nie widzę tutaj żadnego środka usypiającego. Jap, on sobie zjadł, zgwałcił i zmemął Ayakę w tym czasie, prawda? W tej kolejności. O, oh, fuck. Ayaka! Ayaka, obudź się, Ayaka! Przepraszam, nie byłem w stanie jej chronić. Potwór pojawił się znikąd. Nie mogłem nic zrobić, cholera. Nie udało mi się ochronić mojego studenta. Proszę, proszę pana, proszę nie być dla siebie takim surowym. Trzeba tutaj winić złe duchy. Musimy coś z nimi zrobić. Chwila, pan też jest ranny. Musimy to opatrzeć. Nic mi nie będzie, nie martw się o mnie. Zrób co potrzeba. Racja, weź to. To są ręce. Znalazłem je, kiedy się rozglądałem. Sugeruję, żeby nie zaglądać do środka. Odwiedziła mnie dzień wcześniej przed swoim zniknięciem. Chciała o czymś porozmawiać, ale byłem taki zajęty. Nie miałem czasu, żeby jej posłuchać. Wiedziałem, że cierpi. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że gdybym jej wysłuchał, to nigdy by nie zniknęła. To nie ja powinienem ją ratować. Jesteś jedyną, która może... Okej, okay. Tajemniczy... Tajemnicze zawiniątko. Okej. Okay. Ayaka nie żyje. To jest kluczowy przedmiot. Że jak wyjdę na zewnątrz, to... Mam jeszcze piwnicę w ogóle. To będą się tu świecić dwa groby? Nie. Czyli tak jakby... Ayaka umarła, bo... Tak... Nie musiała. Kiwia. Okay, yeah.